patrzymy! Wspólnie! Nie mamy wątpliwości. W wyborach 2011 zwycięży Prawo i Sprawiedliwość! Ponieważ jesteście tu Państwo z wielu miast i regionów Polski, to tym, którzy skwery, pomniki, tablice, parki nazwali imieniem Lecha i Marii Kaczyńskich, bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że Warszawa doczeka się też takiej decyzji. Dziś przychodzi czas próby. Czas próby dla nas, uczestników ruchu. Czas próby dla Prawa i Sprawiedliwości. Czas próby dla Polski i Polaków. Zbliżają się wybory. Ważne wybory. Najważniejsze wybory od 1989 roku. Polacy mają prawo do marzeń i te marzenia powinny być w końcu wysłuchane. I myśmy się tutaj dzisiaj spotkali, zasiadamy za tym stołem po to, żeby tych marzeń wysłuchać i żeby je zrealizować. Podpisujemy nasze porozumienie, wielkie porozumienie Polaków ku nowej Polsce, ku takiej Polsce, której nasi rodacy naprawdę chcą, w której będą silni, bezpieczni, dostatni. Taka Polska jest możliwa. Potrzebna jest tylko dobra, uczciwa władza. Mamy przed sobą 6 trudnych tygodni. Żeby zwyciężyć, trzeba pracować. Idźmy teraz do walki, do pracy. Prawo i Sprawiedliwość 2011. Zwyciężymy w 2011 roku. Prawo i Sprawiedliwość, drużyna PiS-u, razem do zwycięstwa. Ja przyjechałem tutaj, żeby powiedzieć kilka słów na temat tego, jak wygląda życie w Polsce na tle tego, co robi rząd, co robi Warszawa. Tak nie może wyglądać dobre rządzenie, rządzenie, które bierze pod uwagę interes całego kraju, wszystkich regionów. My zawsze bardzo mocno podkreślaliśmy, że Polska jest jedna i że dobra polityka gospodarcza to jest taka polityka, która prowadzi do wyrównania poziomów poszczególnych części Polski. My chcemy powiedzieć jedno, jeśli po tych wyborach przejmiemy władzę, to wrócimy do tych inwestycji, wrócimy do tej polityki, którą żeśmy nie tylko zapowiadali, ale którą żeśmy prowadzili. To będzie rok szkolny bardzo wysokich wydatków i bardzo ciężkich tornistrów. To będzie rok szkolny znów nierozwiązanych problemów, które można rozwiązać. Dlaczego jest tak, że Donald Tusk obiecywał laptopy dla wszystkich uczniów, a dzisiaj oszczędza na szklance mleka? Dlaczego tak jest? A jednocześnie wygłasza przemówienia w Sejmie, twierdząc, że cała polityka finansowa rządu jest po to, żeby odsłonić najsłabszych. Jeżeli my po tych wyborach dojdziemy do władzy, to będziemy mogli, my ten problem rozwiążemy. Żadne lobby nie będą nas naciskały skutecznie, nikt nie będzie robił wielkich interesów na podręcznikach, za to będą one z całą pewnością znacznie tańsze i na pewno nie będą zmieniane co rok i na pewno nie będzie ich dziesiątki. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj w miejscu szczególnym. To są tereny niebogate. Życie tu jest trudne. Wiele, bardzo wiele jest bezrobocia. A mimo wszystko z inicjatywy oddolnej, z własnych środków gminy wybudowano tu jeszcze w latach 90. piękną szkołę. Szkołę, która spełnia europejskie standardy. A następnie już w latach 2000, korzystając z pewnego wsparcia, ale niewielkiego, rozbudowano ją o piękną salę gimnastyczną. Teraz powstało też znakomite boisko. Czy musi być tak, że tego rodzaju szkoły mają być likwidowane? Że trzeba tutaj pełnić na mrozie dyżury
trwać tu pod szkołą, blokować drogę, żeby władze zmieniały decyzję. Czy tego rodzaju niszczycielska działalność, która jest związana właśnie z tą nieumiejętnością prowadzenia polityki finansowej, to jest coś, czego nie możemy uniknąć. Tak nie wolno postępować. To nasze marzenie o innej Polsce, lepszej Polsce może się, proszę Państwa, ziścić. Bo tak naprawdę nie ma biednych krajów, są tylko kraje źle rządzone. Polacy zasługują na takie szkoły, Polacy zasługują na europejskie standardy, Polacy zasługują na więcej. I to więcej może się spełnić. Ogromnymi bramami przywitajmy byłego premiera i przyszłego premiera, lidera Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj oddaję Państwu głos. Brawa! Polacy nie chcą rządu, który ciągle mówi, że nic nie może i za nic nie odpowiada. Polacy chcą dynamicznie rozwijającej się Polski, a nie pustych obietnic i słów rzucanych na wiatr. Słów, które szerzą chaos, pogłębiają chaos. Ale szanowni Państwo, marzenia Polaków mogą się spełnić. Marzenia Polaków muszą się spełnić. Polacy zasługują na więcej sprawiedliwości, więcej prawdy, więcej uczciwości, więcej bezpieczeństwa, więcej gospodarności nastawionej na zaspokajanie słusznych aspiracji naszych obywateli. I marzenia Polaków się ziszczą. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zaspokoi ich aspiracje.